Jest nam bardzo potrzebne to przebywanie z Bogiem, powiedziałem. Szczególnie gdy nasz los staje się ciemnością, Pan Bóg nam tylko przyrzeka, że z nieszczęśliwych chwil też nas wydobędzie. To wiemy. Ale nie unikniemy cierpienia. Nie łudźmy się. Więc szczególnie na momenty ciemności potrzebny jest nam nauk przebywania z tą ukochaną osobą. Bo nic ci nie pozwoli przetrwać cierpienia, tylko miłość. Przekonanie, że jesteś kochana przez Boga. A tego przekonania nie doświadczysz, jak nie masz swojej arki przymierza, swojego zwyczaju, swojej godziny przebywania z Nim, swojego snu Samuela. Bo przyjdzie taki czas, kiedy nic nie będziesz rozumiała ze swojego życia. Przyjdzie noc. Może już jest. Kiedy tracisz światło. Na życie, na siebie, na powołanie, tracisz ochotę, tracisz chęć, nie masz smaku w modlitwie, nie masz nic. Taka godzina może ci uratować życie. Beznadziejna sytuacja jest znakiem zaproszenia Bożego do zbliżenia się do arki. Jeśli twoje życie zakonne już osiągnęło takie apogeum albo takie dno, że już nic nie masz z tego życia zakonnego, że się zastanawiasz nawet, czy dalej to wszystko pchać. To jest ostatni dzwonek naprawdę, żeby zafundować sobie spotkanie z arką. Samuel przebudził się ze swoich ciemności i zobaczył prawdę dzięki głosowi Boga, bo był blisko arki. Heli spał w zwykłym miejscu, wracam do tego, dlatego był ślepy i już nie słyszał słów Bożych. Boże Słowo jest światłem dla oczu duszy. Co mówi Psalm 119, wiersz 105? Twoje Słowo jest czym dla moich stóp? Tak, i lampą, i światłem dla moich stóp. Kiedy nie ma Słowa Bożego, nie ma Biblii, ta Biblia już staje się tylko grzbietem w mojej biblioteczce, nie ma światła. Wchodzimy w ciemność. Arka to również Miriam, Maria. Blisko jest nią. Przybytek, noc, sen, arka, łono ciszy i zamknięcia. Czy po tych rekolekcjach zamierzasz sobie zbudować swoją arkę w swoim pokoju, w swojej celi? Nie wiem gdzie. W kaplicy? Jakieś miejsce? Miejsce, gdzie ty sam na sam z nim się spotykasz. Gdzie robisz to dzień w dzień. Gdzie nie śpisz, tylko się budzisz. Ja mam takie miejsce. Ty masz? Samuel został przebudzony Słowem Boga. Słowem, które zrozumiał, było słowo dopiero wypowiedziane za którym razem? Trzecim czy czwartym? Czwartym. Trzy razy zero efektu. Można podziwiać Pana Boga, że ma tyle cierpliwości, że mówi do ciebie, no obudź się, nic. To i tamto, nic. Coś mówi znowu, nic, nie? Że on dopiero za czwartym razem ma jakiś efekt w nas. Tu przypomina się pewna przypowieść, która też za czwartym razem pokazuje pewien efekt. Co to za przypowieść jest? Wyszedł siewca, sieje raz, gdzie sieje? Gdzie siał najpierw? Na drogę. Czy któraś z sióstr ma tatę, który jeszcze siał? Dobrze. Czy jakiś rolnik rozsądny sieje po asfalcie? Dlaczego Jezus takie przypowieści opowiada? Co chciał przez to wydobyć? Co chciał nam zasygnalizować? Że Bóg sieje nawet tam słowo, gdzie ono nie wzejdzie. Taki jest dobry. Że On daje łaskę nawet tym, którzy i tak na nią nie odpowiedzą. Dlatego jeśli martwisz się dzisiaj na tych rekolekcjach, myśl sobie, Boże, żeby tak się we mnie wszystko odrodziło. Na pewno się odrodzi, zapewniam Cię. Bo Bóg Cię kocha. On nawet daje takim łaskę, którzy są twardzi jak asfalt. Później siał gdzie? W skaliste miejsce. Czy ktoś sieje w skały?
Tylko Bóg może mieć taką wiarę, żeby widzieć, że i to może dać kiedyś szansę. I znowu nie wyszło. A później siał w ciernie i co prawda puściło korzeń, nie? Ale ponieważ były ciernie, które Jezus tłumaczy jako troski, lęki, stresy, zmartwienia, zamartwienia, tą troskę o siebie, egocentryzm, no, mówiąc najkrócej. Dlatego też zwiędło to słowo, nie? Bo ten człowiek ciągle się martwił o siebie, smucił się, myślał o sobie, analizował siebie. No to guzik z takich rozmyślań będzie. Bo to nie ma myślenia o Bogu, tylko o sobie. Cierpi. Ale i tam Pan Bóg siał. I dopiero za czwartym razem wyszło. Była ziemia żyzna. Jeszcze raz zapytam eksperta do spraw rolniczych, czy to jest, co to jest ziemia żyzna? Jaka to jest ziemia żyzna? Jaka? Nawożona. A co to jest nawóz? Gnój? Gnój. Czyli ziemia zgnojona? Tak? Ziemia zgnojona, czyli to jest taka dopiero ziemia. Aha. To trzeba być zgnojonym, żeby dopiero obrodzić. Chciałbyś się aż zapytać, czy jesteś już zgnojona? Czy już zobaczyłaś swój gnój? A jeszcze taka przypowieść była, pamiętacie, o fidze, która figę dawała przez 3 lata i dopiero po 5 roku, znaczy nic nie dawała, żadnej figi nawet nie dawała. I później po 3 latach przychodzi ogrodnik i mówi do właściciela, proszę cię, jeszcze na 5 roku ją zachowaj, ja co zrobię? Okopię ją i co jeszcze zrobię? Nawożę. Ja się nią zajmę, nie? Wydobędę na jaw to wszystko, co jest prawdą o niej. I dlatego Samuel raz słyszy słowo? 0. 2. 0. 3. 0. Za 4. razem dopiero wydał owoc. Może jest tak, że jesteś rok w zakonie i 0. 2. rok w zakonie i 0. 3. rok w zakonie i nic. Bóg ci daje jeszcze szansę. Może wreszcie załapiesz. Ziemia przebudziła się w przypowieści o siewce dopiero za 4. razem. Dała wreszcie odpowiedź plonu. Samuel za 4. razem wreszcie wstał i już wiedział, kim jest Bóg, kim jest Heli, kim jest On. To jest zadanie na dzisiejszy dzień rekolekcyjny. Odpowiedzieć sobie na te 3 pytania. Mogą być złe odpowiedzi, ale najgorsza to jest żadna. Nawet jeśli źle odpowiesz, to już jest krok do przodu. Nawet jeśli pobłądzisz w tych odpowiedziach, jest to dobre. Najgorzej jest nic już nie myśleć. Albo nie wiedzieć, co się myśli.